Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Adrian, a to jest odcinek drugi z serii 25 hektarów szczęścia na papie Dziadkowice V2. I dzisiaj standardowo, jak to na wiosnę, właściwie to się tak robi jesień chyba, orka. Ogólnie jestem trochę zmęczony. Pograłem sobie trochę w piłkę na dworze. Oja. I tak teraz mam chwilę wolnego czasu, więc postanowiłem nagrać dla was odcinek. Bo miałem nagrywać w niedzielę, cały weekend miałem i jakoś nie mogłem się do tego nagrywania wziąć. Robiłem te transmisje na żywo, żeby załapać kilku nowych widzów i zapomniałem o nagrywaniu. Tak to się złożyło. Dobra. Myślę, że tutaj po tym rzepaku można orać. Tutaj już to testowałem, czy to wszystko działa. Dobra, cyk i lecimy. Oj, zaczyna się robić tutaj nieciekawie. To będzie chyba jakaś błotniasta orka ogólnie. Ale w miarę powinno pójść, bo to pole jest malutkie. Mówię, 25 hektarów to nie jest jakoś super dużo, może jeszcze się tutaj da coś wydzierżawić. Bo tu mam łąkę jeszcze. Ogólnie tu obok też jest moje pole, więc troszeczkę tych pól tutaj mam. Ale oczywiście nie na wszystkich będę tutaj pracował na nagrywce, bo jednak byłoby to troszeczkę nudne, żebyście co chwilę oglądali prace takie same. No chyba że lubicie, no to nie wiem, jak to tam dla was to zrobić. Oj. Ocie babka, chyba trzeba zrobić zdjęcie. Okej. Może jeszcze z tej perspektywy. Kurde, jakieś tak nie mogę się dzisiaj zebrać do tych zdjęć. Przedtem mi zawsze takie ładne wyszłoby. Gdyby nie te krzaki, byłoby ładne zdjęcie. Czekaj, tam może to jakoś pokombinować. Tu, dobra, chyba wyjedzie. Świetnie. Tam w tym błocie wystarczy tylko podnieść półki. Reszta już powinna przyjść sama. Oj. Nie chcę pracowników. To ma być samodzielna praca. Pracownicy nam są zbędni. Ogólnie. Dobra, może sobie przeoram pierwszy poprzecznik, jak zrobię od tej strony. Nie wiem, czy ten pług nie jest... Nie, nie powinien być dla niego za duży. Bo to jest tylko 3 skibowy obrotowy. Nie potrzeba chyba aż tak dużo mocy. Gdzie jest ten pług? 80 koni. Ciągnik ma... gdzie jest ten ciągnik? O, tutaj. 90. No to na lajciku powinien tutaj dać sobie z nim radę. Jezu, za bardzo do tyłu. Okej. Ach, tutaj taki mały klin jest. To od razu sobie go tutaj zrobimy, żeby nie zostawało. Takie główienko tutaj małe. Dobra. Nie jest takie super duże te pole. Może ten odcinek też nie robi taki super długi. Oj, może inna kamera. Jednak trochę w ciągniku popracujemy. No, nie chcę też takich super długich tych odcinków robić, bo później nie chcecie mi ich oglądać. A dla, nie wiem, 500 osób to jest w miarę spoko. A tak na przykład do 200-300 osób to wiecie. Wolę robić krótsze odcinki niż takie mega długie. Dobra, może sobie obrócimy puk. To od razu polecimy na tamtą drugą stronę. Właściwie nie będę raz przy razie robił, będę sobie dookoła jeździł tak niezwygodnie. Dobra, cyk, poprzeczniak tutaj. Dobra. Nie no, jakoś tutaj to wszystko wygląda. Myślę, że niezła fotka by tu była.
Tak sądzę ogółem. Kurde, gdybym tak trochę inaczej się obkręcił tym ciągnikiem. Ło, kozacka chyba będzie. Nie wiem, bo tak myślę, które fotki do tych miniaturek wybierać. Tak się zawsze zastanawiam, bo zrobię sobie kilka niezłych fotek, a później nie wiem, która lepiej przykuje uwagę widza. I później mam takie dylematy właśnie, którą wybrać, którą nie. To jest najgorsze. Oj, teraz mi się przypomniał ten B-Dolls 6x6. To jest najgorsze. Takie śmieszki te. Ogólnie sobie chyba ostatnio czytałem informacje o farmingu. Tak na odcinek coś przygotować czy coś, ale ogółem chyba zaprzestałem z tego robić odcinka, bo wszyscy teraz się na to rzucili. Ale wyszła informacja, dzisiejsze news o nowej marce jakiejś maszyny do farminga. Poczekajcie, ogarnę, bo mam na telefonie to wszystko zapisane. Mam nawet chyba na fanpage wrzuciłem ogólnie zdjęcie. Kurde, nie odblokowałem telefonu jeszcze na dodatek. Momencik, sobie tylko wejdę na fanpage i... O, akurat miałem to zdjęcie. Tylko mi się teraz strona odświeżyła, super. Nie wiem, jak na lekarstwo. Dobra, dowolna strona. Zaraz tu powinno wszystko być już jasne. Bo ogólnie wyszła nowa maszyna do leśnictwa. Znaczy nie wyszła, tylko jest w informacjach, jaka nowa maszyna będzie w nowym symulatorze 19. I będzie to nowy Harvester od Komatsu. Firma Komatsu, ogólnie nie kojarzę w ogóle tej firmy, ponieważ nie interesuje mnie zbytnio leśnictwo. Ale myślę, że dla fanów leśnictwa powinna być to znana marka jakaś. Bo tutaj widzę, że ta maszyna nie jest jakaś hiper mała, więc jednak trochę koni pewnie ma. Myślę, że mój znajomy, co się inaczej pracuje w leśnictwie, jeśli ogląda, to pewnie będzie wiedział, o kogo chodzi. Nie, pozdrawiam cię. Pewnie będzie wiedział, co to za maszyna. Jednak Harvester to każdy powinien wiedzieć, że to jest do ścinki drzew i chyba okrzesywania bodajże. I widzę na tym screenie tutaj, powiększę sobie może to zdjęcie, że na koła, normalnie takie koła, jak tutaj na przykład mamy, czy na przykład tutaj takie coś. I właśnie na te koła tutaj jest dołożona gąsienica, taka niebieska. Myślę, że w komentarzu dorzucę wam tą fotografię, znaczy w komentarzu w opisie dorzucę wam tą fotografię z tym screenem, żebyście mogli sobie zajrzeć, ale pewnie większość widziała to. No i właśnie zaintrygowało mnie i zainteresowało to te gąsienice. Znaczy nie gąsienice, to są takie traki bardziej. Takie jakby, wiecie, jak jest na przykład teren czy coś, takie jak łańcuchy, no, w zimę, coś w tym stylu. Żeby lepsza przyczepność była i lepsza siła nacisku, coś w tym stylu. Ja z fizyki nigdy dobry nie byłem, ale jakoś czwórki, piątki zawsze miałem. Teraz pewnie pytania za co, ale ogólnie spoko. Naprawdę coś nowego, firma John Deere wreszcie, znaczy się marka jako nowa John Deere od razu ląduje na okładce gry, więc to na pewno przykuje większość osób czekając. Na przykład ja jestem fanem marki John Deere, moja jedna z bardziej ulubionych marek, większych maszyn takich. Ogólnie też będę zaczynał serię po tej serii na Mazurach, więc ci, co oglądają moje filmy do końca, pewnie powinni wiedzieć. Teraz powinni się dowiedzieć, że zacznę prowadzić serię na Mazurach na marce John Deere właśnie. Wszystkie maszyny z John Deere'a, jakie są, będą na tej serii, więc naprawdę zapraszam. Polecam śledzić kanał, bo jednak dużo informacji dowiadujecie się właśnie w moich filmach, a nie tylko na przykład na postach na Facebooku, czy na przykład w jakichś tam filmach informacyjnych. Ogółem to mały problemik. Teraz się zastanawiam, co tu robi ten Polonez.
No i chyba zapomniałem go po ostatnim filmie zaprowadzić na podwórko, więc może popracujemy sobie jeszcze trochę w tej orce tutaj i będę musiał go zabrać, bo mi jeszcze koń go staranuje albo ktoś ukradnie w nocy, bo jednak to nie jest tania maszyna. Moment, ktoś do mnie napisał tutaj. Grupą rozmowy. Aha, okej. Okay. Pozdrawiam cię, Michałku, bo widzę, że tu się nieźle bawisz. To nie jest zastępca alkoholika z YouTube'a. Ciekawe, jak to takie chore i chore pseudonimy wymyślał. Ja nie wiem. Jeśli ktoś chce na przykład, nie wiem, dołączyć do mojej konfy takiej ze znajomymi może, ale musi być to osoba ogarnięta i jeśli kogoś znam, to na pewno dodam. A na przykład nie utrzymuję kontaktu, a kiedyś się kontaktowaliśmy, czy na przykład utrzymaliśmy jakiś dłuższy kontakt. Jeśli chcę dołączyć do konfy, to piszcie mi w komentarzach. Nie wiem, myślę, że może zrobimy jakąś naszą konfę na Messengerze, jakąś dla widzów, czy coś. Chcielibyście takie coś integracyjne? Nie wiem, czy ta konfa byłaby coś dobrego. Mieści się tu? Kurde, te gałęzie są tutaj serio. O, lekko trzeba było objechać. Albo że w pień jak trafiłem. O kurde, ale przesadzone efekty to są. A mi się odbijają te gałęzie tutaj. Łocie, babka, serio. A mi się brud odbija i to wszystko tutaj. Nie, za dużo tych fotek później nie mogę robić, bo mi się później wszystko myli. I później nie wiem, co wybrać. Ogółem. Jakieś tutaj informacyjne. Ogólnie zaczynam robić grafiki, takie awatary, czy na przykład tła na YouTube. To ogólnie bardziej tła na YouTube. Za friko na razie. Na razie za darmo, tylko tam jeśli się spodoba i oferta zostanie przyjęta przez przez zamawiającego, wszystko się spodoba, to po prostu tam proszę o miłe słowa czy coś, udostępnienie tam na przykład kanału na jakiejś tam grupach facebookowych związanych z farmingiem, czy tam na przykład polecenie, to tylko coś takiego na razie, bez żadnych pieniędzy. Na razie chcę zacząć i po prostu zebrać kilku zadowolonych klientów właśnie tutaj w sprawie tego, bo tak patrzyłem sobie na posty na Facebooku, na grupach farmingowych, no i znalazłem jakąś osobę, która na przykład potrzebuje grafiki, tam większość pewnie płatnych, bo widziałem tam kilka osób, które polecało płatnych tutaj awatarów, czy tam, znaczy nie awatarów, tylko grafików. Ja nie jestem jakimś super grafikiem, dopiero co rozpocząłem taką bardziej pracę, bo znajomi mnie zaczerpnęli tym. Spodobało mi się, może to będzie jakiś sposób na życie poza YouTube'em. Oczywiście, jeśli YouTube i nagrywanie można nazwać sposobem na życie, nie? Bo jednak bez pracy fizycznej się tu chyba nie obejdzie. No chyba, że się tak rozwinę, że zarobki z YouTube'a będą tak kuriozalne, że potrafią mi zapewnić byt i chleb na życie, jeśli tak to mogę powiedzieć. Właśnie tutaj mam osobę, która ogółem prosi o grafikę, znaczy o grafikę, o baner na YouTube. To mam takich pierwszych dwóch zainteresowanych w sprawie takiej otóż sprawy. Więc nie wiem, myślę, że chyba ten odcinek tym akcentem zakończymy w tym pięknym terenie. Worka skończona, znaczy może nie do końca skończona, ale będzie, więc do kolejnego odcinka po góralsku. Hej!